Godzina 19:26, pora usiąść wygodnie w fotelach, zapiąć pasy, no i ruszać z pierwszym wielkim hitem Stalex Ligi, pojedynkiem pomiędzy Wojownikiem Wapczy a Eurodrobiem Torunie. To taki przedsmak tego, co nas czeka za tydzień w piątek o godzinie 19:00, kiedy to Eurodrób zmierzy się w pojedynku z Rafmixem Stalwitem w świecie. To już niedługo, to już za tydzień będzie ciekawie, będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Zapraszamy oczywiście już na ten mecz. Będzie on oczywiście transmitowany, a za chwilę przedstawimy Państwu składy zespołów, które przystąpiły do tego dzisiejszego spotkania pomiędzy drużynami Wojownik Wapcza a Eurodrób Toruń. Za chwilę te składy Państwu przedstawimy. Czekamy na przesłanie ich oczywiście od organizatorów. Za chwilę powinniśmy je oczywiście już mieć. No i szybko przedstawić Państwu bohaterów dzisiejszego widowiska. Po raz pierwszy na żywo Wojownik. Po raz drugi już, mimo że to jest nasza druga transmisja, Eurodrób Toruń.
Eurodrip, no prawdopodobnie będziecie często tutaj pojawiał się w naszych transmisjach, ponieważ jest to drużyna, która ma spore szanse na awans do pierwszej ligi, a więc no zobaczymy, czy będzie często pojawiał się w naszych transmisjach. Właśnie pierwszy klub z Torunia, który w tym sezonie zawitał do Staleksligi, ale my mamy już składy zespołów. Wojownik Wabrz w bramce z jedynką Mateusz Kawała, 3 Łukasz Filarski, 7 Szymon Szymański, 8 Roman Strupowski, 10 Krzysztof Janowski, 14 Migiusz Więdłocha, 15 Marcin Janus, 16 Bartosz Michalak, 17 Andrzej Pawlicki, 18 Jakub Smolny, menadżer oczywiście pan Filarski, pan Marek Filarski, ale my tymczasem mamy pierwszą bramkę dla drużyny z Torunia, dla drużyny Eurodrup Toruń. Przepraszam, oczywiście, 2 minuty za zagranie ręką. Ja się tutaj zapatrzyłem na składy, nie widziałem dokładnie tej sytuacji, teraz przeanalizowałem oczywiście z powtórki. No i szybciutko drużyna Eurodrup Toruń w bramce Andrzej Saja, 3 Sylwester Kieper, 4 Sebastian Łoś, a teraz mamy pierwszą bramkę. Jest to bramka zdobyta w przewadze przez zawodnika z numerem 23, to Michał Suchocki. Nie, przepraszam, to z tyłką Sylwester Kieper. On strzelcem tej pierwszej bramki w tym spotkaniu dla Eurodrupu Toruń. Jak to się stało, widzą Państwo w tym momencie podanie przed polem bramkowym. Kieper tutaj otrzymał piłkę, jeszcze wymienił. No i tutaj uderzył na bramkę, ale my wracamy już do meczu, bo tutaj już również dzieją się ciekawe rzeczy. Mamy 1-0 dla drużyny Eurodrup Toruń. Szybciutko za chwilę rzucimy oczywiście okiem na tabelę, ponieważ to również nam tutaj będzie potrzebne, co nam da ten wynik. Jak na razie wiemy, że Grudziądz Team jest bliski awansu do pierwszej ligi. Przypomnijmy właśnie może spotkania poranne. Rano Huragan Trzeb czy Darmex Casing. Huragan wygrywa 5-0. No i LB wygrywa z Polchemem 5-4, to było w spotkaniach porannych, ponieważ dzisiaj kilka bloków, na takie 3 bloki były grane mecze. W bloku popołudniowym Olimpia Juniorzy Drzycim, System w świecie 11-4, Tęcza Wiąg, Grudziądz Team, Grudziądz wygrywa 4-1. No i chciałbym jeszcze wspomnieć o tym meczu, który odbył się przed tym spotkaniem, to Skoda BS Auto Grudziądz, Unisław Friends Team. Skoda wygrała tamto spotkanie 5-2 z drużyną właśnie Unisław Friends Team. A wcześniej Ekopol spotkał się jeszcze ze Spartą Przysielsk, to o godzinie 17:15 Nie, przepraszam, ten mecz jest oczywiście przełożony. Ten mecz będzie rozegrany w dniu jutrzejszym. Tak jest, Ekopol Sparta Przysielski rozegrany mecz w dniu jutrzejszym, a dzisiaj rozegrane było spotkanie. Szukam właśnie tego meczu, który miał zostać rozegrany. Za chwilę oczywiście podam Państwu wynik. Był to mecz Nowego Szpitala z Bezimiennymi, oczywiście, tak jest. Nowy Szpital, drużyna broniąca pucharu Fair Play. I Nowy Szpital przegrywa 8-2 tamto spotkanie. Jutro tu nastąpiła taka mała zmiana w
transmisji, no niestety spowodowana studiami. Jutro pokażemy dla Państwa trzy mecze o godzinie 14.20 LBK Team, 15.10 System Świecie Akropol i 16.00 Unisław Team Manager. Te mecze, na te spotkania zapraszam Państwa już jutro. Przypomnę, widzimy się od godziny 14.20. Wróćmy jednak do meczu. Wojownik ma już 4 faule na swoim koncie. A jest to dopiero, no bądź co bądź, 7 minuta gry tej pierwszej połowy. Będzie ciężko drużynie utrzymać no te faule. Będą tutaj musieli naprawdę bardzo mocno uważać, bo tutaj każde następne faule no powoli będą coraz groźniejsze, ponieważ będą karane przedłużonymi rzutami karnymi, a taka doświadczona w futsalu drużyna jak EuroDrup Toruń może to oczywiście bardzo dobrze wykorzystać. Wojownik ma już 5 faul na swoim koncie. No i teraz będzie ciekawie. Próbuje drużyna z Torunia wyjść teraz z własnego pola karnego, ale dobry pressing ekipy Wojownika. Teraz ładnie wyszli i ruszają do przodu z tą akcją. Był strzał w długi róg bramki. Jednak ten strzał okazał się niecelny. Próbował już, spoglądajmy kto to próbował zdobyć tą bramkę, zawodnik z numerem 9 na żółto-niebieskiej koszulce to Łukasz Kulczewski. Ponownie teraz próbowali właśnie zawodnicy z Torunia, ale strata piłki, szybki przechwyt drużyny Wojownika. No i Wojownik próbuje, teraz sędziowie odgwizdali faul, czy sędzia odgwizdał faul, nie odgwizdał? Nie, sędzia tego faulu nie odgwizdał, tylko out. Bawi się tam trochę Michał Suchocki, strzelec pierwszej bramki, on jest naciskany. Jest kolejny out dla drużyny, tym razem Wojownika. Źle wybity aut. Rozpocznie EuroDrup. 5-0 jak na razie w faulach. Jest okazja, no i dobrze, Andrzej Saja. Nie ma zagrania piłki ręką, no i już długa piłka do przodu. Dawid Kawka stracił futbolówkę, ale jeszcze walczy Dawid Kawka. I to jest faul. I to jest żółta kartka dla Dawida Kawki. Kara 2 minuty w 10 minucie pierwszej połowy tego spotkania. Kolejna próba teraz po długim rogu zagrana ta piłka, jest rzut rożny. Po długim rogu ten strzał, jeden z zawodników Wapcza. Kolejny strzał, no i będzie jeszcze jeden rzut rożny, próbował z numerem 7 Szymon Szymański.
strzał. Jeszcze kolejna okazja dla drużyny Warrioru, przepraszam, dla drużyny Wojownika, która teraz przejęła inicjatywę. Dobra obrona Andrzeja Sai. Jeszcze Michalak. Szymon Szymański, ponownie Michalak. Szymański. Janus. Ale strata piłki wybija futbolówkę do przodu. Sebastian Łoś, który w poprzednim sezonie zagrał kilka epizodów w ekipie Rafmixa. No a teraz Janus opuszcza z piłką plac gry. No i już długie wznowienie do przodu. Sylwester Kepper. Stąd w narożniku naciskany jest aut dla Wojownika. Wojownik teraz okres czystej gry ze strony tego zespołu. No oni boją się tych przedłużonych rzutów karnych. Okazja, no i pięknie Andrzej Saja, no ale trzeba pochwalić drużynę Wojownika, która teraz przyjęła tutaj inicjatywę i to teraz ona tutaj atakuje. To ona no, robi wszystko, aby zdobyć tutaj tą bramkę. Tą bramkę wyrównującą. Jest faul, jest przedłużony rzut karny. Faulował z numerem 7 Szymon Szymański. Faulowany Michał Suchocki. No i przedłużony rzut karny. Zobaczymy, kto będzie strzelał. Chyba z numerem 4 Sebastian Łoś. Czy też zostawi tą piłkę Kieperowi? Nie, to Sebastian Łoś. On będzie strzelał. No i zobaczymy, czy Sebastian Łoś, czy Mateusz Kawała. Łoś, ależ broni Kawała. Jeszcze dobitka. Brawo Mateusz Kawała. Już szybka akcja z drugiej strony. Przejęcie Urodrobiu, a my jeszcze raz zobaczmy tą interwencję Kawały. Piłka wypadła na aut. Pięknie, no i dobitka obok bramki, ale piękna interwencja naprawdę Mateusza Kawały. No ale muszą uważać zawodnicy. Teraz przejęcie piłki Michalak. Było blisko. Jeszcze jednak Michalak, Andrzej Saja wypuszcza piłkę z rąk. Będzie rzut rożny dla Wojownika. Ponownie Wojownik, już Więdłocha przed chwilą przy piłce. Krzysztof Janowski, Michalak. Nie, przepraszam, to Marcin Janusz przed chwilą. Teraz Janowski. Były zmiany, małe nieporozumienie. Pojawił się na placu Filarski. Mamy rzut wolny po tym faulu zawodnika Eurodrobiu. Już zawodnicy Wojownika atakują. Jaka decyzja sędziego? Od bramki rozpoczyna Andrzej Saja. Zawodnicy z Torunia wyjść z tego pressingu, bo to co teraz no tutaj robią nam zawodnicy z Babcza, no jest to naprawdę niezwykle ciekawa sprawa. Próbują
Mamy jakieś problemy z obrazem. Zaraz ten obraz wróci. O, już. W tym momencie mogą Państwo widzieć nas na nowo. Próbuje drużyna wojownika. Pilarski. On teraz próbował zaskoczyć tutaj swojego rywala. Saja. Pusta bramka. No i wybija w ostatniej chwili na aut. Bartosz Witkowski. Ale to są ciężkie chwile dla drużyny z Torunia. Jest faul. Rozpoczęli już zawodnicy Wojownika. Wojownik jest naprawdę dobrze przygotowany do tego meczu. Przypomnijmy, jest to grupa śmierci. No i zobaczymy, bo któraś z tych drużyn będzie musiała szukać swojego szczęścia w lidze drugiej. I przez drugą ligę i potem baraże próbować przebić się, co nie będzie oczywiście takie łatwe. Za chwilę oczywiście przedstawimy Państwu tabelę. W tym momencie blisko pierwszej ligi drużyna Skody BS Auto Grudziądz, która ma 7 punktów po 3 meczach, 2 mecze wygrane, 1 remis. Eurodrup jak wygra, no będzie również bardzo blisko tej pierwszej ligi. W tym roku ta pierwsza liga może być naprawdę niezwykle ciekawa. Grudziądz Team, no 3 mecze, 3 zwycięstwa. Tutaj także nie powinno już się nic do końca złego zdarzyć Grudziądz Teamowi i Grudziądz Team zagra w tej pierwszej lidze. W kolejnej grupie LB i Kappa, ale jeszcze nie ma drużyny WSD Twojej Szkoły. Ta drużyna jeszcze nie zagrała. WSD. No, najbliższy mecz rozegra jutro o 18:15 z Polchemem. Będzie to pierwsze spotkanie dla tej drużyny. Zobaczymy, co pokaże także jeden z faworytów. Tegorocznych rozgrywek Stalex Ligi. W grupie, no, pewniakiem jest się drużyna SPX, FT, MDT, WSG Bydgoszcz, a więc dawniejszy RODE Eurogol MDT Bydgoszcz. No i jest grupy F. No tutaj jest menadżer, jest Chełmża Futsal Team, jest Unisław, który już to nie grał. Może być tutaj naprawdę niezwykle, niezwykle ciekawie, a więc podsumowując. Oczywiście to, co przed chwilą, przed momentem powiedziałem, jeżeli no, pierwsza liga, nie byłoby żadnych niespodzianek i te zespoły, które są teoretycznie najsilniejsze na papierze, dołączą do pierwszej ligi, a więc drużyna Skody BS Auto Grudziądz, drużyna Eurodrobiu Grudziądz Team, WSD Twojej Szkoły, SPX, FT, MDD Bydgoszcz i Unisław Team, i oni dołączą do kokostudio.pl oraz drużyny Rafnik Stalwicz Świecie. No to będziemy mieli hity w każdej kolejce tak naprawdę, bo tutaj nie będzie słabych drużyn. Tymczasem odebranie piłki bez faulu, no ale ten strzał Szymona Szymańskiego obok bramki Andrzeja Sai. No i jest bramka dla drużyny Eurodrup Toruń. Tak, atakowali zawodnicy z Babcza, nie potrafili strzelić bramki, a Radek Kraska do tej siatki trafia i zdobywa bramkę dla swojego zespołu. Zobaczmy, jak do tego doszło. Tutaj długie podanie do przodu. Kraska no, szukał tutaj miejsca, nabieg na tą piłkę, no i mocnym strzałem zdobywa bramkę. Ale my wróćmy do meczu, bo tutaj już również
dzieją się ciekawe rzeczy. Dobrze Saja wyszedł z bramki. Mamy przerwę w grze. Rzut wolny dla drużyny z Wapcza. Minuta do końca pierwszej połowy tego spotkania. Eurodrup prowadzi 2-0. No i Eurodrup próbuje dalej. No próbował teraz Sebastian Łoś, ale nad bramką Mateusza Kawały. Jeszcze 45 sekund. Długie podanie. O, kolejna okazja dla Eurodrobiu. Kawała położony, bramka samobójcza. Strzelał z numerem 9 Łukasz Kulczewski. Piłka odbiła się od nóg Remigiusza Wendłocha, no ale bramka zaliczona Kulczewskiego. Zobaczmy, jak do tego doszło. Szybko akcja. Poszedł Kulczewski za piłką. Położył bramkarza, no i zdobywa bramkę na 3-0. Dziewiętnaście sekund do końca, no i to chyba podetnie trochę skrzydła zawodnikom z Wapcza. Kolejna okazja dla drużyny jest Torunia niewykorzystana. No i teraz jest okazja do kontry. Wychodzi Andrzej Saja. Wybija futbolówkę bezpiecznie na aut. Próbują zawodnicy z Wapcza, chociaż strzelić tutaj gola honorowego. Mają jeszcze 3 sekundy na to po wznowieniu z tego rzutu rożnego. Jest strzał, ale strzał bardzo niecelny. Ja myślę, że Saja już spokojnie, tak jest. To będzie koniec pierwszej połowy, do przerwy. Eurodrup prowadzi z Wojownikiem 3-0.
Bramkarz skąd był? Bydgoszczy. Pewnie? Nie ma dwóch stóp? Zobaczcie. Więc Bydgoszczy jest. No i wracamy, proszę Państwa, do spotkania pomiędzy Eurodrobiem a Wojownikiem. W tym momencie mamy wynik 3-0 dla drużyny dowodzonej przez Przemka Kłanieckiego, no i tutaj prezesa firmy. Pana prezesa firmy Eurodrop. Przemek Kłaniński to oczywiście kierownik. Mamy kolejną bramkę. Mamy bramkę dla Wojownika. Składy Węgla. Przepraszam, nie Składy Węgla oczywiście. Pierwszą bramkę zdobywa Roman Strupowski, zawodnik z numerem 8. Przejęcie piłki przez drużynę z Wapcza. No i Strupowski mocnym strzałem pod poprzeczkę zdobywa gola. I mamy 3-1. Mamy rzut rożny dla Eurodrobiu. Przypomnijmy, jutro spotykamy się o godzinie 14.20. 14.20 to początek naszych jutrzejszych transmisji. I jeszcze raz przypomnijmy, cóż to będą za spotkania, które pokażemy dla Państwa w dniu jutrzejszym. Godzina 14.20 to mecz pomiędzy LB a Kappa Team. Później System Świecie z Akropolem i Unisław Team z menadżerem o godzinie 16, ale później jeszcze tutaj Ekopol, Sparta, Przysiersk, WSL, Polchem, Klub Podróżnika i Kardierzewo, Ultimate Team Bydgoszcz i drużyna SPX, FT, WSG Bydgoszcz, Gresta, a za tydzień Puchar Ligi. No i szybciutko terminarz na za tydzień, bo tam będzie dużo. Tam będzie naprawdę dużo transmisji. Tylu transmisji jeszcze dziennie dla Państwa nie wykonywaliśmy. Takiej ilości oczywiście, więc no jak sami Państwo się domyślają, będzie tego dużo, ale zaczniemy już w piątek. Piątek, godzina 20.10, mecz Rafmix Stalwit w świecie Eurodrop Toruń i później Grudziądz Team Lachosz Torgosz Chełmża o godzinie 20.50. W sobotę 13.30 menadżer Akropol, 14.20 TB Projekt Bezimienni Chełmno, 15.10 Deja VLB, 16.00 WSD Twoja Szkoła Huragan Trzepcz, 16.50 Gresta Hurtownia Budowlana Unisław Friends, 17.40 SKP Wozownia Ekopol, 18.30 to pojedynek Klub Podróżnika i Kariżywo Ultimate Team Bydgoszcz, SPX FT WSG Bydgoszcz, Cyla Kęgielnia Unipartner to o godzinie 19.40 do 20.40. Oaza Smaku kontra Coco Studio. No a więc już chyba tutaj możemy Państwu powiedzieć, że kiedy połączymy się z Halą Widowiskowo-Sportową w Świeciu w sobotę o godzinie 13.30, no to skończymy około godziny 22. My tymczasem mamy bramkę kontaktową. Mamy bramkę kontaktową dla drużyny z Wapcza. A strzelcem Marcin Janus, król strzelców, wspólnie z Amkiem Olszewskim z poprzedniego sezonu, zdobywa bramkę na 3-2. Zabrał się z tą piłką Janus, uderzył obok Andrzeja Sai, no i będziemy mieli jeszcze tutaj emocje.
ponieważ mamy 3-2. A do końca tego spotkania 16 minut. No i kiedy wydawało się, że ten mecz już będzie czy pod kontrolą drużyny z Torunia, tak się jednak nie stało. Teraz kolejny strzał. Dobrze broni Saja, chociaż Saja nie jest dzisiaj do końca takim pewnym bramkarzem. Teraz jednak okazja dla drużyny z Torunia, no i Kawała broni ładnie ten strzał zawodnika z numerem 9 na tej koszulce, to Łukasz Kulczewski. Kolejna próba już z drugiej strony, Remigiusz Więdłocha. No i po raz kolejny nic z tego nie wyszło. Kolejne przejęcie piłki, Saja broni strzał, jeszcze pusta bramka, gol, 3-3! Wrócił i z dalekiej podróży zawodnika. Zawodnicy Wojownika, Wapcz, ponieważ mamy 3-0, zrobiło się już 3-3, a tą bramkę zdobywa Marcin Janus. Druga bramka Janusa. Zobaczmy jeszcze raz, jak do tego doszło. No, proszę Państwa, będzie ciekawie. Będzie to ciekawa końcówka. Bez faulu. W tej sytuacji zawodnicy jednej i drugiej drużyny. Jest okazja, no jest gol dla drużyny z Torunia. Numer 23 to Michał Suchocki. On wyprowadza ponownie drużynę z Torunia na prowadzenie. Mocnym strzałem z ostrego kąta Michał Suchocki zdobywa czwartą bramkę dla swojego zespołu. No i ponownie na prowadzeniu drużyna Eurotrup Toruń. No i jak odpowie Wojownik? To jest bardzo ciekawe. Jak odpowie drużyna Marka Filarskiego? Przypomnijmy, że rozgrywki ligowe wrócą po tej przerwie pucharowej dnia 24 listopada. Ze względu jednak na mecz koszykówki zagrane zostanie tylko 6 spotkań w dwóch blokach. System Akropol Chełmża Menadżer to będzie rano. No i później Gestach, Hurtownia Budowlana, Olimpia Niemożyt Życim, Sparta Przysiersk, Huragan Trzepcz, Mirudzian Steam, Darmek Skacing i Ekopol Tęcza Wiąg. My mamy tymczasem rzut wolny. Rzut wolny dla drużyny z Wapcza. Zobaczmy, jak to się stało tutaj. No, chyba był faul. Nie zauważyłem tego dokładnie. Była ta akcja nawet w tym zwolnionym tempie bardzo szybka. Mamy rzut wolny. No i zobaczymy. To Filarski, on strzelał po długim rogu niecelnie. Rozpocznie od bramki Andrzej Saja. Trzeba przyznać, że naprawdę bardzo mądrze jadę już na Wojownika. Teraz pięknie przebił się Sebastian Łosi. Jest okazja dla drużyny z Torunia. No i mamy bramkę. Jakub Szuleński, zawodnik z numerem 7. Ale pięknie. Proszę zobaczyć tutaj, jak poszedł ten zawodnik z numerem 4, Sebastian Łoś. Myślę, że tutaj będziemy mieli to bramkę. Przede wszystkim za to zagranie Sebastiana Łosia. Jak on tutaj przeszedł, w jaki sposób on zdobył tą bramkę. W jaki sposób pomógł oczywiście zdobyć tą bramkę. 5-3. Za chwilę będzie okazja, ten strzał jednak zablokowany.
próbował Sylwester Kiepper. Dawid Kawka rozpocznie od autu. Wybija Mateusz Kawała. No i po raz kolejny próbuje. Jest okazja dla drużyny z Torunia. Jest szósta bramka. Ale szybko się budzi Euroleague. A to Karol Kułacz przy asyście Sylwestra Kiepera zdobywa szóstą bramkę. No i mamy 6-3. Czy stać jeszcze Wojownik na podniesienie się przede wszystkim z tej sytuacji? Ponieważ no, jest tutaj ta sytuacja naprawdę nieciekawa dla drużyny dowodzonej przez Marka Filarskiego. 6-3. No, zobaczymy. 3-0 potrafili wrócić do 3-3. Czy z 3-6 będą w stanie wrócić do 6-6? Mają na to 12 minut, ale Eurodrup rusza z kolejnym atakiem. Te kontry drużyny z Torunia są naprawdę bardzo groźne. No i to granie futsalowe, oj, oj, oj. Tutaj jakiś groźniejszy faul. Podnosi to się teraz wolno z placu gry. Wojciech Zieliński, ale już Zieliński wstał. Nie wszystko jest ok. Próbuje Sylwester Kiepper, wychodzi z bramki Kawała, no i Kawała wybija futbolówkę na aut. Próbuje Wojownik. Ale Wojownik traci tą piłkę. No i już szybka kolejna. Chociaż teraz zwolniona przez zawodników Eurodrobiu akcja. Sebastian Łoś bez faulu. Jest out dla drużyny z Wapcza. 10,5 minuty do zakończenia tego spotkania. No i mamy kolejną bramkę dla drużyny z Torunia, jej strzelcem z numerem 9 Łukasz Kulczewski. Oto jak do tego doszło. Asystował Sebastian Łoś. 7-3. No nie podniesie się z tego raczej drużyna z Wapsza, ta strata jest już za duża. Kolejna okazja. Mamy 5 fauli na koncie drużyny Eurodrobiu, a więc już
No, zobaczymy. Teraz będzie ciekawie. Teraz się tutaj rozpocznie zabawa. Jest długa piłka do przodu. Kolejna okazja do zdobycia bramki, ale zatrzymana. No, nie wiem dlaczego nie zdecydowali się nam na strzał zawodnicy z Torunia. Oni szanują tutaj futbolówkę. Teraz okazja dla drużyny właśnie z Torunia. Zagranie piłki ręką, wydawało mi się tam. Mamy jednak rzut rożny. Jest okazja po tym rzucie rożnym. Próbują przebić się zawodnicy z Eurodrobiu, ale teraz tracą piłkę. No i jest okazja do szybkiej kontry, ale no nie ma tego pomysłu na grę. Drużyna z Torunia, są to zwykłe strzały po prostu z pierwszej piłki. Przepraszam, drużyna z Wapcza. Jednak lepiej poukładana taktycznie. No i mamy przedłużony rzut karny. Lepiej poukładana taktycznie drużyna z Torunia. No a my mamy ten przedłużony rzut karny. No i Jakub Smolny. Najlepszy egzekutor z poprzedniego sezonu. No i zobaczymy, co zrobi w tej sytuacji Smolny. Smolny gol! 7-4. Ale to ciągle 3 bramki różnicy i 7 minut do końca tego spotkania. No i zaplątał się tam w siatkę jeden z zawodników Eurodrobiu, a Wojownik szybko rusza, no ale właśnie, to nie są akcje poukładane może jakoś taktycznie drużyny z Wapcza. Polegają one głównie właśnie na przejściu do przodu, wybiciu tej piłki jak najdalej, granie na tak zwaną aferę, co nie do końca się sprawdza. No i mamy kolejny przedłużony rzut karny. A także żółtą kartkę dla Michała Ruchlewskiego. Zobaczymy teraz ten strzał Smolnego obroniony jeszcze do bitka. Mamy rzut rożny. No i okazja dla drużyny z Torunia. Kawała broni strzał zawodnika z numerem 3. To oczywiście Sylwester Kieper.
No i teraz Kepper jest z przodu, on otrzymuje tą piłkę, jest okazja dla drużyny z Torunia, nie ma bramki. A to była stuprocentowa sytuacja do zdobycia takiego gola przez Michała Suchockiego. Mamy rzut rożny. Faul drużyny z Wapcza. Jest to trzeci faul drużyny Wojownika. Bez faulu, tak uznają sędzia Gryckiewicz. Dalszy potężny strzał. I ten strzał jest niecelny, no ale jeszcze próbuję teraz. Ależ błąd Andrzeja Sai. Dostał piłkę od swojego kolegi z zespołu. No i to będzie rzut wolny. Rzut wolny z bardzo groźnego miejsca. Oj, otrzymał cios w twarz tą piłką jeden zawodnik w Torunia. Nic z tego rzutu wolnego jednak nie wyszło. 4 minuty do końca. 3 bramki do odrobienia. No wydaje się to niezwykle ciężkie, chociaż mamy bramkę numer 5. Krzysztof Janowski strzelcem tej bramki numer 5. Jest to power play goal na 13 sekund przed końcem, a więc bardzo mało już zabrakło, aby tutaj odrobić. Tutaj po rękach Sai poszła ta piłka. Mógł się lepiej zachować w tej sytuacji goalkeeper drużyny z Torunia. Chcieliśmy emocje, takie emocje mamy. 3-0 do 3-3. Z 7-3 do 7-5. Czy takim wynikiem zakończy się to spotkanie? Czy też końcówka przysporzy nam jeszcze tutaj sporo emocji? Trzy minuty do zakończenia tego spotkania. 3 minuty 10 sekund dokładnie. Jest okazja, Sylwester Kieper obok bramki Mateusza Kawały. Kolejna okazja dla drużyny z Torunia, ale naciskani przez Wojownika. Wojownik próbuje strzał, broni Saja. Chcieliśmy mecz na szczycie i taki mecz mamy. Okazja broni Andrzej Saja. Oj, to jest faul. I to jest piąty faul drużyny Wojownika, więc oni także muszą uważać na faule. Ponieważ no, jeżeli teraz będą tutaj faulować, no to będziemy mieli już przedłużone rzuty karne.
bez faulu. Sędziowie pokazują, gramy dalej. Próbuje Sylwester Kepper, jest out. No i o czas prosi drużyna Wojownika Wapcza. Widzę, że tam zawodnik z numerem 16, Bartosz Michalak w drużynie Wapcza, zakłada już swój plastron, a więc za chwilę on pojawi się. No i będzie gra bez bramkarza na minutę 30 sekund przed końcem. Syrena, która oznaczała koniec przerwy przed momentem, zawyła. Bartosz Michalak już na boisku. Od autu rozpoczyna drużyna Wojownika, która przez półtorej minuty będzie próbowała tutaj zdobyć bramkę kontaktową. Zobaczymy, czy to im się uda. Ależ teraz było blisko, jest pusta bramka, ale Sylwester Kepper wysoko nad poprzeczką. No już Bartosz Michalak zaczyna, musi on wprowadzić piłkę do gry. No i zobaczymy, co zrobi teraz drużyna Marka Filarskiego. Jest pusta bramka. Czy będzie gol? Jest bramka od słupka, a jej strzelcem Sylwester Kepper, zawodnik z numerem 3. No jest po meczu. Tutaj Kepper przejmuje tą piłkę, uderza, zdobywa 8. bramkę dla swojego zespołu. Po meczu, ale Eurodrup to spotkanie wygra, chociaż jeszcze próbował Andrzej Saja. Wraca do bramki Bartosz Michalak, 20 sekund do końca. Próbuję jeszcze drużyna, no i mamy przedłużony rzut karny na 7 sekund przed końcem. A więc okazja do zmniejszenia trochę strat. Zobaczymy, Bartek Michalak będzie strzelał. No i czy będzie? Szósta bramka dla drużyny z Wapcza. Zobaczymy. Michalak kontra Andrzej Saja. Michalak nie trafia. Jeszcze może jeden strzał zawodników Eurodrup Toruń. To już się nie udało. 8-5. Takim wynikiem kończy się pojedynek Eurodrup Toruń, Wojownik Wiktoria Wapcz. Mecz na szczycie. Mógł się podobać na pewno kibicom. A my zapraszamy już jutro, przypomnę, od godziny 14:20.